Kalendarz rezerwacji jest podstawą Twojej pracy na systemie Booksy. Domyślnym jego układem jest widok dzienny, gdzie zobaczysz dostępnych dziś pracowników. Aby ułatwić Ci organizację, możesz sprawdzać kalendarz tygodniowy i miesięczny. Przełączanie się pomiędzy widokami znajdziesz w lewym górnym rogu ekranu w postaci przycisków Dzień, Tydzień, Miesiąc. Przy zmianie podglądu z dziennego na tygodniowe, Twoi pracownicy przesuną się z górnej części kalendarza i będą widoczni po jego lewej stronie, natomiast po prawej zobaczysz każdy dzień ich pracy z wybranego tygodnia. W przypadku przejścia do widoku miesiąca sprawdzisz samo rozłożenie wizyt na poszczególne dni. Podstawą Twojej codziennej pracy będzie jednak podgląd dzienny. W górnej części, na samym środku ekranu, znajdziesz strzałki pozwalające na przełączanie się z Twojego aktualnego widoku na przyszłość i przeszłość. Kliknij ikonę daty, a otworzysz w ten sposób kalendarz pozwalający na wybór określonego dnia. Aby powrócić do aktualnego widoku, naciśnij przycisk Dzisiaj u dołu strony. Spójrz na lewą stronę ekranu. Dostępny jest tutaj podręczny kalendarz, dzięki któremu również możesz przejść do konkretnego dnia, a także do wybranego tygodnia w przód lub wstecz. Domyślnie w kalendarzu widoczni są tylko pracownicy dostępni danego dnia. Jeśli chcesz wybrać konkretną osobę lub przejść do podglądu sprzętów, kliknij w opcję Pracownicy i sprzęt. Rozwinie się lista, na której możesz podświetlić tylko swój własny kalendarz, tylko osób dziś pracujących, wszystkich pracowników lub zaznaczyć konkretne osoby. Każdą zmianę zatwierdź przyciskiem Zastosuj. Jeśli masz skonfigurowane sprzęty i chcesz zobaczyć podgląd ich terminarzy, kliknij w Sprzęt. I tutaj również możesz dowolnie zaznaczać widoczność. Innym sposobem wyświetlania kalendarza danego pracownika lub sprzętu jest naciśnięcie na niego z poziomu kalendarza. Do podglądu wszystkich pracowników wrócisz klikając opcję Wszyscy pracownicy. Kolejną opcją, która pozwoli Ci na szybszą obsługę kalendarza, jest możliwość wyróżnienia wizyt spełniających określone kryteria. W tym celu przejdź do opcji Wyróżnij wizyty. W tym miejscu masz możliwość wyboru wyróżnienia wizyt według statusu płatności, opłacone lub nieopłacone, według statusu wizyty, potwierdzone do potwierdzenia lub nieobecności, według sposobu wyboru pracownika na etapie rezerwacji, czy został on wybrany przez klienta, czy system przydzielił go automatycznie. Ostatnią opcją jest wyróżnienie wizyt z gwiazdką lub bez. Kryteria możesz dowolnie zestawiać, a każdą zmianę zatwierdź opcją Zastosuj. W razie potrzeby możesz anulować swój wybór, klikając Wyczyść. W prawym górnym rogu ekranu dostępna jest ikona listy wizyt. Lista wizyt powstała po to, aby można było w szybki sposób sprawdzić wartość wizyt zaplanowanych na dany dzień, ich liczbę, a także liczbę nowych klientów. Obok listy wizyt dostępna jest ikona dzwonka, czyli powiadomienia. Znajdziesz w tym miejscu przede wszystkim informacje o rezerwacjach klientów, zmianach, których oni dokonali, a także różnego rodzaju inne powiadomienia dotyczące Twojego konta w Booksy. Odczytane powiadomienia możesz zarchiwizować, klikając i przesuwając w lewą stronę lub korzystając z opcji Zarchiwizuj wszystkie. Warto pamiętać, że zarchiwizowane powiadomienia nie znikają na stałe i nadal możesz je znaleźć w zakładce Filtry i Zarchiwizowane. Poza tą opcją znajduje się tu również wiele innych, które pomogą w Twojej codziennej pracy. Możesz przykładowo sprawdzić na przykład najnowsze opinie od Twoich klientów.